kolejne pakowanie. No jak jedziemy, to jedziemy na kilka dni zawsze. Więc poza najważniejszym sprzętem nasłuchującym, nawigującym. O, to będzie teraz ważne. Dalmierz. Będę mierzył szerokość rzeki badanej i tam, gdzie są automatyczne receivery zostawione i tak dalej, żeby mieć taki pogląd. No ważne też przepływie oczywiście. Komputer do odczytywania danych. Majdan spożywczy. No i kilka opcji spania. Jedna. Druga. I trzecia. W zależności od tego, jakie mamy warunki i co zostaniemy na miejscu, no to albo śpimy w samochodzie, najwygodniejsze, albo na łodzi, najbardziej romantyczne, albo pod namiotem, no rodzinne i też romantyczne. No to go! Zmora śledzenia jesiotrów. No i tak to przeważnie się kończy. 900, 1000 zł za tankowanie zestawu. Dlatego bardzo, bardzo Wam dziękuję za pomoc w ogóle w tym przedsięwzięciu. To chciałbym wszystkim podziękować, którzy wsparli to przedsięwzięcie śledzenia jesiotrów. Już nie mam środków dawno, już korzystam z własnych, ale ta pomoc, która była, była bardzo, bardzo dużą pomocą i mogliśmy no, 7 razy wybrać się, żeby szukać jesiotry. Teraz już jest 11 raz. No. Płyniemy dalej. My do dzisiaj śpimy pod mostem, jednym słowem. To jest miejsce, w którym ja teraz jestem. 16 km. To kurczę nie jest chyba złe. Jakby nawet 20 robiły w nocy, znaczy no, to musiałoby całą noc robić 20. Żeby nas już... Nie, ale mogą robić całą noc, czy całą 20.
Encyclopedia gracias. Dobre miejsce na szukanie właśnie lisiotrów. Z jednej strony nasłuchiwanie, z drugiej strony są piaszczyste brzegi. Lisiotr lubi sobie na takim piasku odpocząć, okazuje się. Coś podobnego jak w Kostrzynie. Miejscowi mówili, że łapali na właśnie takich piaszczystych łachach. Jakby się odnalazł, to rzuci cień. Można go powiększyć i zobaczyć, czy kształt faktycznie to jesiotr. Awaria sonaru na nieznanej rzece, kiedy warta ma na środku czasami 0,4. Bardzo niebezpieczna sprawa. No i trzeba to jakoś przykręcić pod wodą śrubkami, żeby funkcjonował, żebyśmy jednak widzieli, jaka jest głębokość. I to nie jest łatwe. Tak to wygląda. O. O. Niezły pacjent, co? Bojka, chodzi o to, żeby receiver stał w pionie. Bojeczka. Bojeczka i tyle od dna sobie stoi i bada wodę. Nie, jest jeszcze to. Czyli albo są między... No, tutaj nie wiadomo, kiedy był ściągnięty. Podejrzewam, że z rana. Trzeba jechać do Kostrzyna. Czyli zobaczymy, o ile możemy wyprzedzić Julię. Czyli tutaj nie będziemy wracać. Kostrzyn jest tu. 53 km. Mniej. Około 50 km. Santok 67. 60 km wodą. Dwa dni je wyprzedzimy i zobaczymy. I tam się na nie zaczajmy. Co? Nie, zero. O, to ładnie. No ale było długo, nie? No my nie możemy sobie pozwolić, bo mamy jeden, więc... Akurat. My tak je śledzimy. Ostatnie w Sierakowie widzieliśmy w obornikach. No i mieliśmy pół dnia przerwy i teraz znowu trzeba ich szukać, żeby... No, będzie następna akcja, to będzie wiedział, gdzie nadajnik zostali. Dokładnie. 59. No to jeżeli się przeczytała wczoraj o 18, no to by pasowało. Czyli badać trzeba Sieraków. A automat ustawimy dalej. Pod koniec dnia w takim razie. Zobaczymy jeszcze gdzie, czy w Kostrzynie, czy w Gorzowie.
No. Łowcy i busz, łowcy jesiotru pozdrawiają. Idziemy wzdłuż Warty, zobaczcie jak fajnie wygląda. Cały czas wzdłuż Warcinki posuwamy się od Uniejowa. Rie, który to już noc, szósta? I po raz kolejny leje deszcz i jest burza. Coś ten kostrzem i nie znaleźliśmy jesiotru. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.